Zaczynamy ten rok, jest to pierwszy mecz, jest bezpośredni rywal w tabeli, którego możemy wyprzedzić. Idąc gdzieś tam tym tokiem, jakbyśmy zdobyli dobry rezultat, to by nas może dalej napędzało i wiadomo, jakiś tam wiatr w żagle. Już tylko 3 dni pozostały do inauguracji piłkarskiej wiosny, dokładnie w sobotę o godzinie 15 na Suzuki Arenie. Korona zagra z Górnikiem Zabrze. Próba generalna przed startem piłkarskiej wiosny wypadła, tak delikatnie mówiąc, nieszczególnie korzystnie, bo choć Korona w osłabionym składzie, no to jednak przegrała z pierwszoligowym Radomiakiem aż 3-5. Ale w żadnym z tych 5 straconych goli palców nie maczał mój dzisiejszy gość. I to on w sobotę pewnie stanie w kieleckiej bramce. Tego można być pewnym, jak śniegu w zimie, choć to chyba nie najlepsze określenie akurat w tym roku. Marek Kozioł z nami. Dzień dobry, Marek. Witam serdecznie. Tydzień temu na spotkaniu z mediami powiedziałeś, że już się nie możesz doczekać tego pierwszego meczu z Górnikiem. Minął tydzień, mamy 3 dni do tego meczu. To już chyba nie możesz wytrzymać, już cały chodzisz. Nie, no spokojnie, no. Wiadomo, że okres przygotowawczy, czy to zimowy, czy letni, to nie jest najlepszy okres dla piłkarzy, bo piłkarze wolą okresy startowe, gdzie są mecze, gdzie jest rywalizacja, gdzie liga idzie pełną parą, a okres przygotowawczy to jest jednak monotonia troszkę i oczekiwanie na ten start ligi. No ja mówię, że no faktycznie no nie mogę się doczekać tego pierwszego meczu, bo wiadomo, wróci ta atmosfera stadionu, atmosfera grania. Ten pierwszy mecz to nie jest nic odkrywczego, co powiemy. Pewnie nie, zawsze jest niewiadomo, bo oczywiście okres przygotowawczy, bo sparingi za wami, no ale to jest zupełnie inne granie, inna adrenalina, inne ciśnienie. Ten pierwszy raz, kiedy się wychodzi po przerwie zimowej zwłaszcza, to jest takie coś, co daje odpowiedź, w którym miejscu po tym okresie zimowym jesteśmy. No dokładnie. No, przez okres przygotowawczy zawsze padają hasła, no wszystkie drużyny się dobrze przygotowały, wszystkie zrealizowały plan, a tak na dobrą sprawę weryfikacja jest tylko i wyłącznie na boisku i wyłącznie wyniki nas, czy wszystkie drużyny z tego przygotowania po prostu rozliczają, także. Także jest to taki sprawdzian. Ten pierwszy mecz, no też pewnie byłoby nadużyciem powiedzieć, że Korona go nie może przegrać, bo tak jednak meczów do końca tego sezonu zasadniczego jest sporo, ale jest on niezwykle ważny w kontekście nawet nie tyle co może układu tabeli, co pewnie takiego wejścia dobrze w te rundy, która gdzieś, jeśli będzie zwycięstwo, to pewnie was to zbuduje na te kolejne mecze, no bo nie ma co ukrywać, że te mecze, które zostały do tej 30. kolejki, no to każdy będzie gdzieś tam na oto przysłowiowe życie dla Korony. Tak, no mecz z Górnikiem na pewno bardzo ważny, bo przede wszystkim zaczynamy. Z bezpośrednim rywalem. Dokładnie. Zaczynamy tą rundę, powiedzmy, zaczynamy ten rok. Jest to pierwszy mecz, jest bezpośredni rywal w tabeli, którego możemy wyprzedzić. Idąc gdzieś tam tym tokiem, jakbyśmy zdobyli dobry rezultat, to by nas może dalej napędzało i wiadomo, jakiś tam wiatr w żagle. No ale zobaczymy. Boisko zweryfikuje, tak jak powiedziałem. Obawiacie się Górnika? Czy bardziej o swoją dyspozycję? Myślę, że słowo obawiacie. Na pewno obawiać się trzeba każdego przeciwnika. Przede wszystkim podejść z szacunkiem do przeciwnika, bo nie można nikogo zlekceważyć. Podejść rzetelnie do tego, co robimy na boisku i walczyć o to, bo jest o co walczyć naprawdę. A na ile było istotne to, co się wydarzyło pod koniec rundy jesiennej, czyli te dwa zwycięstwa grając w osłabieniu i z Krakowem i z Pogonią. Nie mówię o dorobku punktowym, no bo to jest wiadomo, 6 punktów i też pozwoliło trochę jakby lepiej wyglądać w tabeli, jeśli chodzi o punkty. Natomiast jeśli chodzi o ten mental, o to takie podejście, tak to się mówi, team spirit, drużyna i rzeczywiście to było takie istotne, że w tak trudnych okolicznościach udało się ten komplet zdobyć? Na pewno tak, no bo to w sumie rzadko spotykana sytuacja, że tak się mecze toczą,
A i w takich okolicznościach my potrafimy z takimi drużynami zdobyć komplety punktów. Także to na pewno bardzo dobrze wpłynęło na drużynę, na morale i przez cały okres przygotowawczy o tym pamiętaliśmy i na pewno gdzieś to w nas zostało. Widzisz tę odmianę właśnie po tym meczu, że coś tam się zrodziło, coś się zaczyna budować względem tego, co było na przykład kilka tygodni wcześniej w szatni kieleckiej? Znaczy na pewno ciężko tak gołym okiem zobaczyć takie zmiany, no bo to jest ciężkie do wychwycenia, a też przed tymi meczami nie było w naszej szatni, w naszej drużynie jakoś źle, atmosfera. Choć pewnie po tym meczu z Arką i po porażce wcześniej w Warszawie, no to no na pewno każdy sobie zdaje sprawę z tego, o co gramy, o co walczymy i z którymi drużynami wtedy przegraliśmy, no też z bezpośrednimi rywalami, także to w ogólnym rozrachunku na koniec ligi gdzieś może mieć znaczenie, ale tak jak mówię, od tego się trzeba od razu odcinać i iść dalej, robić swoje, bo tak jak te ostatnie mecze pokazały, można zrobić wielkie rzeczy. Twoja osoba tutaj, w mojej przynajmniej opinii, była istotna, jeśli chodzi właśnie o zbudowanie tej pewności, no bo wchodzi do bramki chłop, który ma 2 metry wzrostu, łapie piłkę gdzieś tam na wysokości tego siatkarskiego bloku i rzeczywiście daje tę pewność i kiedy taki człowiek stoi w bramce, no to całej drużynie się musi ta pewność udzielić, że nic tam cię przypadkowego nie, w tym polu karnym nie zdarzy. No bardzo miło mi słyszeć takie słowa. Na pewno ja cieszę się z tamtej rundy, bo troszkę tam gdzieś może pomogłem tej drużynie. Mam nadzieję, że oni to tak odbierali, że czuli się faktycznie gdzieś tam pewnie, że czuli wsparcie z tyłu. Ja tak samo zawsze chcę mieć wsparcie od nich i tak to musi działać. Jeden musi za drugiego, że tak powiem, naprawiać błędy. No bo te twoje początki w Kielcach nie były łatwe. Wszyscy spodziewali się, że skoro przychodzi jeden z najlepszych bramkarzy pierwszej ligi, no to po to, żeby w tej bramce Korony stanąć. Natomiast no, musiałeś trochę na tę swoją szansę z różnych względów poczekać. No dokładnie. Nie było łatwo, ale no to już nie były moje decyzje. Może inaczej, jesteś cierpliwym człowiekiem tak na co dzień, no, czy nie? No ja jestem cierpliwy, już nieraz to mówiłem, że tego się nauczyłem, bo trochę w piłce siedzę i trochę lat też mam, także no, cierpliwości się nauczyłem. Wiem, że nie można żadnych jakichś zbędnych ruchów wykonywać, tylko po prostu robić swoje, czekać, a szansa jak przyjdzie, to przyjdzie, trzeba ją wykorzystać. Jak nie przyjdzie, to czekać, robić dalej swoje, próbować. Czyli byłeś i cierpliwy, jeśli chodzi o to miejsce w bramce Korony, i cierpliwy, jeśli chyba chodzi o grę w Ekstraklasie, no bo był ten epizod, tak to trzeba nazwać, w Zagłębiu Lubin, natomiast no już czy traciłeś właśnie te nadzieje, że Ekstraklasa się o ciebie upomni? Kiedy kolejne sezony gdzieś na zapleczu rozgrywałeś? No szczerze powiedziawszy, to ja już się nie spodziewałem, że jeszcze w Ekstraklasie się znajdę. No tak się moja piłkarska droga toczyła, że już powiedzmy w wieku 30 lat, no nie myślałem, że trafię do Ekstraklasy. No tak się stało. Zagrałem dobry sezon w Sandecji. Jakieś tam zainteresowanie się pojawiło i postanowiłem z tego skorzystać. No i jestem. A to nie jest tak, że jak bramkarz, no wiadomo, no każdy pewnie sportowiec wierzy w swoje umiejętności, kiedy wie, co prezentuje na boisku, jakie ma te zalety i walory i ogląda kolegów po fachu, którzy bronią w Ekstraklasie, to się nie zastanawia, kurczę, dlaczego ja tam nie jestem, bo ja to mam, a ciągle no gdzieś tułam. Oczywiście, że się zastanawia, to cały czas coś takiego w głowie jest, no bo to jest normalne. Ale ja to się zawsze śmieję do sportów indywidualnych. Można iść i wtedy przynajmniej wiesz, że wystąpisz i wtedy się sprawdzisz z przeciwnikami. Wtedy zweryfikuje cię stoper. No a tutaj no, jest drużyna, jest tych bramkarzy trochę. Nie wszyscy mogą grać. Jest taka pozycja, że wychodzi jeden na boisko. Rzadko się zmienia. Tyle, no wszyscy wiemy, na co się piszemy, a że nieraz no, może jest niesprawiedliwie. Wiadomo, że no, trener też musi wybierać, powiedzmy, jak ma dwóch równorzędnych, no jeden zawsze będzie pokrzywdzony, umówmy się, no tak to niestety jest. No. Tak wspomniałeś o sportach drużynowych, to taka mi myśl naszła, że, bo ty masz jeden centymetr, ci brakuje do 2 metrów, tak? Tak. 99. Piłka to od razu był taki właśnie sport, na który stawiałeś, czy z takimi warunkami
no pewnie jeszcze kilka innych dyscyplin można by znaleźć, gdzie byś się sprawdził. No pewnie tak, ale no piłka od małego, no od małego na podwórku, na boisku, na betonie cały dzień. Później klub jakiś, także od początku gdzieś wokół tej piłki cały czas się kręciło. A gdzieś tam na treningu w kosza grywacie czasami, czy nie? Nie, tu się nie zdarzało, żebyśmy grali w kosza, no ale w kosza wiadomo, że też, no za mało lata też się grało, chodziło się na boisko, rzucało się do kosza, w szkole się jeździło na zawody na kosza, no to wiadomo, że w szkole no to się reprezentuje wszystkie sporty, jak ktoś tam gdzieś ma warunki, jest uzdolniony, to go zawsze wszędzie biorą. No to też kiedyś, ostatnio wyczytałem, że w którymś roku jeszcze w Barwach Sandecji zabawiłeś się, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, w Petera Croucha, bo podobne warunki fizyczne jak słynny napastnik Liverpoolu, no, i zagrałeś, bo tak, tak? No była taka historia, gdzieś tam Puchar Polski na szczeblu takim okręgowym, finał i tak jak teraz, powiedzmy, Legia gra pierwsza i Legia grała druga, powiedzmy, dwie drużyny wystawione, no to tak samo było, u nas trafiła, tylko że właśnie pierwsza Sandecja trafiła na drugą w bezpośrednim meczu. No a ty grałeś w drugiej czy w pierwszej? W pierwszej, z tego pierwszej, co pamiętam. No i zacząłem mecz na ławce, trener Jarosław Araszkiewicz. No dla żartu trochę tak spróbowałem go podpuścić, czy by mnie nie wpuścił gdzieś tam w końcówce, żebym pobiegał. No pobiegałem, faktycznie wpuścił mnie, pobiegałem, faktycznie dwie bramki strzeliłem. Zremisowaliśmy 3-3, później jeszcze w serii rzutów karnych podszedłem, też pewne wykonanie. Także, no taki śmieszny epizod, zawsze to będę wspominał, bo zawsze też chciałem być napastnikiem, chciałem strzelać bramki. No wiadomo, każdy młody chłopak patrzy na tych największych piłkarzy i chce być taki jak on. No. Zwykle nie są to bramkarze, tylko napastnicy. A masz też patent, jeśli chodzi o bronienie rzutów karnych, jeśli chodzi, bo może w Koronie jeszcze tego nie udało się przetestować tak na własnej skórze, ale poprzedni sezon w Sandecji 4, tak? 11? Tak. No oby nie było tutaj gdzie testować, żeby sędziowie nie dyktowali przeciwko nam tych karnych. No a faktycznie w tamtym sezonie, no w pierwszej rundzie mieliśmy 5 rzutów karnych, z czego 4 zostały obronione, także to było fajne, a przede wszystkim punkty zostawały z nami, bo to było przede wszystkim najważniejsze. No w drugiej rundzie tam też doszły jakieś karne, ale już później się nie udało. A może jakiś patent? Nie wiem, rozkładasz szeroko ręce i ta bramka się po prostu staje mała dla strzelca? Myślę, że kurczę, no nie ma jakiegoś patentu. Intuicja, obserwacja, analiza. Tyle też to, co się dzieje wokół, bo to też może i wpływać na strzelca, jeśli to wszystko długo trwa, gdzieś analizy jakieś. No po prostu psychologia, jakaś analiza. Myślę, że to jest jakiś sposób. Wspomniałeś trenera Araszkiewicza, barwna postać, bo jako piłkarz, też miałem go sam osobiście okazję poznać, to taki człowiek, który chyba potrafił w szatni opowieści gdzieś tam. No tak, trener Araszkiewicz to też lata temu było, bo to było jeszcze jak robiliśmy awans w Sandecji z drugiej do pierwszej ligi. No to naprawdę bardzo fajny facet i nieraz taki ubaw był po meczach. On miał te swoje anegdoty, opowieści, każdego omawiał po meczu, to kładliśmy się ze śmiechu w szatni nieraz, ale naprawdę do tej pory wspomnienia, nieraz wspominamy z chłopakami tego trenera. Tak, wy jako bramkarze zawsze macie jakby dwóch trenerów, no bo jestem pierwszy i ten bezpośredni, który się z wami zajmuje na treningach. Gdzieś tak, właśnie tak. Jest jakaś osoba, w swojej karierze, której zawdzięczasz być może najwięcej, nawet już tych lat późniejszych, która gdzieś tam jeszcze spowodowała, że twoje umiejętności poszły do góry? Ciężko mi tak kogokolwiek powiedzmy wyróżnić, bo od każdego trenera faktycznie czerpie się coś. I coś w tobie zawsze zostaje z tego, coś zawsze pamiętasz, jakiś nawyk. Coś, co było u trenera czymś ważnym, to u ciebie później gdzieś na to zwracasz uwagę. Także no, przez lata faktycznie my bramkarze, no, faktycznie częściej się współpracujemy z naszym trenerem bramkarzy, bo on stricte zajmuje się nami. My cały czas z nim mamy treningi gdzieś tam. Po prostu czasem dołączamy do drużyny, jak jesteśmy potrzebni, a tak skupiamy się cały czas z naszym trenerem. Także no, przez lata było tych trenerów trochę.
No i na, tak jak mówię, ten, którym od każdego współpracujesz coś. W Koronie, czyli Mirosław Drescher, to chyba ma takie momentami dość niekonwencjonalne pomysły i ten trening bramkarski chyba nie jest taki sztampowy, tylko rzeczywiście wprowadza jakieś swoje autorskie nowinki. No tak, no to tak jak mówię, no każdy trener bramkarzy ma jakieś swoje specjalistyczne ćwiczenia, specjalistyczne przyrządy. Słynna ta tablica, tak? I kilka no trener Drescher ma akurat tablicę wykonaną tutaj gdzieś w którymś sklepie meblowym z takimi rączkami, on odbija nam tą piłkę w przeróżne miejsca do bramki, a my się później musimy upocić, żeby tą piłkę złapać. W tej czwórce bramkarzy, trójce powiedzmy, no bo tak ta gdzieś hierarchia jest w Koronie, jeśli chodzi o golkiperów, no to zresztą pytaliśmy ciebie ostatnio na briefingu, to no jesteś najstarszy, dla niektórych no mógłbyś dobrym starszym bratem na pewno. No ja tam tak żartem sobie powiedziałem, a tu za chwilę widzę, że nagłówki poszły z tego. Że Adriana Sandacha mógłbyś być ojcem, tak? Muszę uważać, co mówię. Ale właśnie traktujesz ich tak trochę właśnie z roli takiego starszego kolegi, trochę mentora, który już trochę w piłce widział, który już trochę meczów zagrał, może nie w ekstraklasie, ale na tym poziomie ligowym, pierwszo, drugo? Czy to jest po prostu konkurent naprawdę my żyjemy w dobrych relacjach tu wszyscy, także no, faktycznie się nieraz zastanawiam, oni są dużo młodsi ode mnie nieraz, a normalnie mamy koleżeńskie stosunki i pod tym względem jest w porządku, ale faktycznie widzę, że nieraz chcą się coś poradzić, nie wiem, patrzą z jakimś tam respektem na mnie. Ale myślę, że w porządku. Myślę, że chłopaki zadowoleni. Bo kiedy ty wchodziłeś do piłki, to pewnie ta relacja między starszym bramkarzem, a właśnie takim, nie wiem, 16, 17, 18 latkiem, no była pewnie inna i tam już gdzieś pewnie swoje miejsce trzeba było znaleźć. No dokładnie, ale to też myślę, że to myślę, że zależy od człowieka też, jak podchodzi do życia, jak podchodzi do młodych. No nie wiem, nieraz się spotykałem, że starsi zawodnicy nie lubią z młodymi gdzieś tam, drażni ich to, że młodzi gdzieś tam chodzą się panoszą po szatni, czy po prostu wchodzą do drużyny, no, zastąpią ich, tak, nie wiem, kogoś to może, no ale no, no, trzeba to jest normalna kolej rzeczy, trzeba też młodzież wprowadzać. Nie wiem, na moim przykładzie mnie też starsi zawodnicy wprowadzali i no niektórzy faktycznie byli w porządku, niektórzy gdzieś tam widać, że z boku gdzieś patrzyli kątem. Ale no ja jak najbardziej myślę, że współpraca w porządku. To powiedz jeszcze, Marek, tak już troszkę kończąc naszą rozmowę, jak z tą fotografią jest w końcu? To fotografujesz, bo rozmawialiśmy przed programem, że masz kilka takich zajawek pozapiłkarskich, nie do końca gdzieś może oczywistych, jeśli chodzi o piłkarza, który tego wolnego czasu zbyt wiele nie ma, chociaż opinie są odwrotne. No ja troszkę interesowałem się fotografią kiedyś tam, poinwestowałem w sprzęt. Także zdjęcia potrafię robić. Czy to ludziom, czy to jakieś tam martwej natury, czy jakieś artystyczne, przeróżne. Ale tak jak mówię, no ja w życiu różne zajawki miałem, bo i wędkarstwem też jestem zajawiony od jakiegoś czasu. Kiedyś w modelarstwo samolotowe się też bawiłem, także zainteresowania mam przeróżne. Jakieś ale generalnie nowinki technologiczne. Prace manualne? Prace manualne to jak najbardziej na porządku dziennym, nie ma problemu, majsterkować też potrafię. Także. To nie ma co się dziwić, że ta piłka tak pewnie gdzieś tak w tych dłoniach ląduje. Jesteś nominowany, sprawdziłem, mimo że grałeś w Sandecji w tym roku, 2019, do tytułu sportowca roku na Sądecczyźnie jako jedyny piłkarz. Więc to też chyba miłe, że mimo, że do czerwca i od czerwca już w Kielcach, to jednak dobrze zapamiętano te ostatnie twoje półrocze w Sandecji. Zgadza się, tam jestem faktycznie nominowany. No na pewno bardzo miłe, bo jednak pół roku temu wyjechałem z Nowego Sącza, ale no, tak jak mówiliśmy, no tamten sezon w Sandecji był dobrym sezonem, bardzo dobry wynik. Cieszę się z tego, że ktoś po prostu o mnie jeszcze tam pamięta i jakieś tam głosy oddał. Pewne jest, że jak Marek Kozioł formę utrzyma w Koronie, no to w przyszłym roku będzie nominowany w świętokrzyskim plebiscycie Gwiazd Sportu. Ten się odbył w miniony weekend. Było tam dwóch piłkarzy Korony nagrodzonych. Marka nie było, ale byli jego koledzy. Szczegóły oczywiście w Koronie Express.
piłkarze Korony. Wśród laureatów 68. plebiscytu Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2019. W gronie nagrodzonych sportowców na 10. miejscu znalazł się 18-letni napastnik, mistrz Polski juniorów Mateusz Sowiński. 7. miejsce przypadło 24-letniemu pomocnikowi ekstraklasowej ekipy Marcinowi Cebuli. Dodatkowo złoci kieleccy juniorzy, byli podopieczni trenera Marka Mierzwy, zostali uznani za drużynę roku. Tegoroczny plebiscyt zdominowali przedstawiciele PGE Vive Kielce, a konkretnie rodzina Dujszebajewów. Aleks został najlepszym sportowcem, a talent Dujszebajew zwyciężył wśród trenerów. Do rundy wiosennej przygotowują się trzecioligowe rezerwy Korony. Zespół trenera Sławomira Grzesika rozegrał 2 z 8 zaplanowanych sparingów. Bilans: porażka i zwycięstwo. Kielecki zespół przegrał w Stalowej Woli ze Stalą 2-4 oraz wygrał w Staszowie z RKS-em Radomsko 2-1. W tym drugim meczu zagrali jednak również piłkarze, którzy jesienią występowali na boiskach ekstraklasy. Gole zdobyli Michał Żyro i Wato Arweładze. W sobotę rezerwy Korony w Grodzisku Mazowieckim zmierzą się z miejscową Pogonią. Juniorzy starsi kieleckiego klubu formę szlifują na obozie w Chorzowie. Podopieczni Pawła Czai od zwycięstwa rozpoczęli serię sparingów. Korona po zaciętym meczu pokonała 3-2 Stadion Śląski Chorzów. Gole zdobyli Miłosz Strzeboński, Łukasz Górski oraz Hubert Świecarz. Kieleccy juniorzy na zgrupowaniu przebywać będą do niedzieli.